Dzień dobry. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania kształtów w różnego rodzaju projektach, w różnego rodzaju tworzeniu komponentów możliwe jest z wykorzystaniem narzędzi Fusion 360 i Generative Design. Zobaczmy, jakie mamy otoczenie aktualnie. Trendy biznesu. Coraz częściej na ten temat rozmawiamy, tworzone są różnego rodzaju organizowane konferencje, żeby rozważyć, w jaki sposób budować strategię w warunkach dynamicznie zmieniających się, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Przecież mamy takie zdarzenia jak rosnąca liczba ludności przy jednoczesnym słabnięciu siły roboczej. Druga sprawa, wyzwania klimatyczne i negatywny wpływ na środowisko naszej działalności i globalna konkurencja. To są wyzwania, z którymi przedsiębiorcy się borykają i stawiają sobie pytania, jak być konkurencyjnym, co należałoby poprawić, żeby być aktywnym uczestnikiem na rynku globalnym. Okazuje się, że 50% firm z listy Fortuna 500 z roku 2000 niestety nie dotrwała do dnia dzisiejszego. My generujemy w tym momencie około 30% odpadów bezpośrednio z branży budowlanej. Około 70% części zamiennych jest w ogóle niewykorzystanych, a generalnie zużyliśmy na to materiał, ponieśliśmy koszty wytworzenia, ponieśliśmy koszty magazynowania i w ostatecznym rozrachunku musimy je też ostatecznie zlikwidować i zutylizować. Czyli jakie są perspektywy? Czyli zobaczmy, generalnie chodzi o to, że mamy więcej produktów, potrzebujemy więcej produktów, bo według analiz i raportów ONZ codziennie przybywa 400 tysięcy ludzi w klasie średniej. Oni wszyscy to są konsumenci, którzy potrzebują wszystkiego. Od dróg, od pomieszczeń, mieszkań, wyposażenia mieszkań, smartfonów, komputerów i tak dalej. Czyli my musimy tworzyć produkty, ale bez negatywnego wpływu na środowisko. A przecież tworzenie produktów, no to generalnie zużywamy nasze zasoby. Mamy coraz mniej zasobów. Czyli zatem jak wytwarzać te produkty lepiej, czyli żeby one były lżejsze, żeby były bardziej dostosowane do potrzeb klientów, żeby były mniej energochłonne podczas procesu produkcyjnego. Czyli ten produkt musiałby być właśnie dostosowany do i dostarczony na czas do klienta i wytworzony przy nowoczesnych technologiach, które się tworzą, które już są popularyzowane, druk 3D, konfigurowalne fabryki, elastyczne systemy produkcji. No i praca, czyli tutaj przy tej malejącej sile roboczej, a praca musi być coraz bardziej osób wykwalifikowanych, używających dosyć zaawansowanych narzędzi informatycznych. Czyli generalnie sprowadza się do tego, żebyśmy mogli wytworzyć te dobre produkty i w sposób bardzo oszczędny czy bardzo efektywny wyprodukować. Oczywiście systemy już od lat są wprowadzane, to jest te zdarzenia generalnie są podstawą do tworzenia koncepcji przemysłu 4.0. Musimy produkować inteligentnie, w sposób zrównoważony i stosując tą tak zwaną szczupłą produkcję, czyli w konfigurowalnych fabrykach czy w procesach technologicznych. Autodesk od 40 lat dostarcza tego rodzaju rozwiązania. Procad około 30 lat. I zaczynał Autodesk od programu AutoCAD, ale generalnie te technologie, te zmiany powodują, że dostosowujemy się elastycznie, dostarczając naszym klientom odpowiednie narzędzia, by mogli realizować te zadania w tym zmieniającym się otoczeniu. Między innymi koncentracja jest na takie systemy jak automatyzacja procesów,
czyli wychodzimy daleko poza same narzędzia związane z procesem projektowania. Jeżeli mówimy o projektowaniu, to już oczekujemy, że będą też te działania związane z projektowaniem dostatecznie mocno zautomatyzowane, a to możliwe jest przy wykorzystaniu właśnie sztucznej inteligencji. Zaczynamy się coraz bardziej szeroko komunikować na świecie, a to możliwe jest dzięki zastosowaniom technologii internetowych, przechowywania, komunikowania się bezpośrednio w systemach tak zwanych chmurowych. Przy gromadzeniu ogromnej ilości danych, które te dane muszą być współdzielone między różnego rodzaju podmioty. I cały czas ścigamy się w zakresie innowacji i technologii, żeby utrzymać się na rynku i żeby nie zostać skreślonym z listy przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w działalności gospodarczej na świecie. Dlatego my musimy dostarczyć czy wyprodukować produkty konkurencyjne, pomóc naszym klientom te produkty uzyskać, żeby oni mogli zwiększyć swoją sprzedaż, zwiększyć zyski. I oczywiście przy efektywnej i operacyjnej technologii wytwarzania, zwiększając swoją efektywność. No i cały czas mamy ten straszliwy, czy może no nie straszliwy, ale generalnie mamy ten wyścig do innowacji. Mamy wyścig do innowacji. Jak Autodesk odpowiada na te zagadnienia? W 2018 roku powołał dział laboratorium, które zajmuje się sztuczną inteligencją. W 2019 roku pojawiła się pierwsza publikacja na ten temat, ale zobaczmy, już w roku 2022 tych publikacji było znacznie więcej, było 21. Przez wiele lat Autodesk uczestniczy w dyskusji na temat sztucznej inteligencji, ale nie robi tego samodzielnie, bo mimo, że to jest ogromna organizacja z ogromnym potencjałem, no jednak te wyzwania są na tyle istotne, że muszą trafić do środków. Musimy się wspierać ośrodkami naukowymi. I tu Autodesk współpracuje z największymi instytutami naukowymi na świecie, kanadyjskimi, w Stanach Zjednoczonych i w Korei. Uczestniczy w konferencjach na temat sztucznej inteligencji istotnych o zasięgu globalnym. Ostatnia taka odbyła się w Nowym Orleanie w ubiegłym roku. Koncentracja Autodesk, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to są inżynieria odwrotna i wspomaganie procesów projektowania w zasadzie bez nadzoru człowieka. Także, żebyśmy mogli wygenerować samodzielnie projekty. Jak to, żeby sztuczna inteligencja mogła samodzielnie wygenerować projekty? Oczywiście zgodnie z kryteriami, które zostaną jej powierzone. I zobaczmy, przyjrzyjmy się kilku takim ciekawym technologiom, które Autodesk właśnie rozwija przy współpracy z partnerami z instytutów naukowych. Na przykład ClipForge, technologia generowania kształtu na podstawie opisu tekstowego. No bardzo ciekawe, my możemy powiedzieć, żeby system zaprojektował nam określony przedmiot, określony komponent, określony produkt. To jest pierwsza informacja zwyczajowa, czyli krzesło, lampa, telewizor, stół. Ale potem możemy doprecyzować i stworzyć pewnego rodzaju kategorie i powiedzieć, że jeżeli samochód, no to jaki to jest samochód? Czy to miałby być samochód terenowy, czy samochód, nie wiem, kabriolet, prawda? Jeżeli już przejdziemy przez kategorie, to jeszcze możemy dodać atrybuty. No dobrze, to jeżeli to ma być stół, to jest trzeci wiersz. Jeżeli stół, no to jakiego rodzaju? Czy to miałby być blat okrągły, prostokątny, kwadratowy i tak dalej. Także owszem, jest to jeszcze, tak jak wspomniałem, to są badania, to są jeszcze kwestie, na które czekamy. Ale no, szalenie bym powiedział obiecujące. System w tym momencie generuje jednostki elementarne, woksele i z tych wokseli składa nam tą geometrię, na którą oczekujemy. Kolejny, Join ABL. No zobaczmy, bardzo interesujące znowu narzędzie, na które chciałbym, żebyśmy się jak najszybciej doczekali, to jest wspomaganie składania zespołów. Wiemy, jeżeli pracujemy w inwentorze,
to niektórzy konstruktorzy posługują się tymi więzami montażowymi, połówkowymi, my to nazywamy iMate. To jest doskonale, ale musimy zbudować etykietę dla takiego wiązania połówkowego, żeby przy wstawianiu komponentu on mógł odnaleźć swoją połowę, z którą mógłby się połączyć. Tu w tej technologii jest inaczej, bez etykietowania i bez nadzoru, na zasadzie składania oddolnego, czyli system rozpoznaje elementarne części, czyli śruba do otworu i zaczyna montować te części, składać je. Jeżeli zbuduje zespół, no to szuka pozycji dla tego zespołu. Również właśnie bez nadzoru użytkownika, bez nadzoru konstruktora, bez etykietowania. Kolejnym elementem to jest narzędzie, które generuje kształty z chmury punktów. Coraz bardziej popularne jest skanowanie. Wykorzystujemy je na przykład skanując halę produkcyjną, żeby ustawić nasze maszyny i urządzenia. To się doskonale sprawdza, bo to jest bardzo dobre narzędzie do inwentaryzacji obiektów, że my pobieramy chmurę punktów, czytujemy ją do inwentora i możemy na tej zasadzie doskonale pobrać wszystkie wymiary, żeby móc wkomponować w tą przestrzeń nasze projekty. Ale tu chodzi krok dalej, że jeżeli mamy chmurę punktów, chcemy je zmienić na model. To teraz jest możliwe, ale jest nadal bardzo uciążliwe. Budujemy siatkę trójkątów, próbujemy powierzchniową, próbujemy to w jakiś sposób narzędziami CAD ten model zbudować. Jest on niedoskonały i ta praca jest bardzo uciążliwa. Natomiast tu system, znowu bez naszego nadzoru, identyfikuje taką siatkę i wyodrębnia z niej proste bryły, które można generować na zasadzie prostych wyciągnięć. I następnie algebrą Bola próbuje składać i generować pożądany kształt. Również bardzo obiecująca technologia. Kolejne to nauka prymitywnych kształtów z zespołu pierwotnego. No to jest doskonała rzecz, bo my możemy koncepcyjnie przedstawić, powiedzmy sobie, jakiś projekt uproszczony, a system nam go poprawi. Rozbiera go właśnie na te woksele i z tych wokseli ponownie, czyli tych elementarnych jednostek bryłowych, i ponownie składa już zdecydowanie poprawiony czy gotowy do użytkowania ostateczny model naszego projektu. Czyli poprawia naszą koncepcję na bazie naszego bazowego, na podstawie naszej bazowej propozycji. Kolejne narzędzie, które jest godne uwagi, to zobaczmy, my zaczynamy projektować i projektujemy urządzenia w określonym stylu. Załóżmy, że zaprojektowaliśmy stół w określonym stylu, no i chcemy doprojektować krzesła. No to system wygeneruje nam te krzesła, czyli przetransferuje kształt, znaczy się odwrotnie, przetransferuje styl ze zmianą kształtu, no bo krzesło to nie jest stół. Także mamy możliwość transferowania stylu między poszczególnymi geometriami. Jak? To są badania, które są na etapie rozwoju bardzo obiecujące. No ale co mamy teraz już w tym momencie? No w tym momencie to mamy ograniczony czas na nowe pomysły. Żyjemy pod tą presją, o której mówiłem na samym początku tego naszego spotkania. Rosnące zapotrzebowanie na wiedzę inżynierską. No, ta malejąca siła robocza z tego wynika, że mamy coraz w stosunku do liczby osób, do liczby konsumentów, mamy zbyt mało zasobów właśnie, które mogłyby wykonywać taką pracę. Zbyt mało osób, które podjęłyby się wykonywania tak złożonych czynności z zastosowaniem również, z wykorzystaniem narzędzi, które również trzeba w jakimś stopniu opanować, narzędzi informatycznych. W tym momencie mamy też rozłączne procesy. Bardzo szybko zostały wyłączone z organizacji na przykład czynności związane z obsługą informatyczną przedsiębiorstw. Ale słyszymy tu w rozmowie z naszymi klientami, że już na przykład utrzymanie ruchu jest wyłączone i na zewnątrz dla firmy zewnętrznej.
I również w sferze projektowej zaczyna się wyodrębniać dział przygotowania technicznego czy dział projektowania. Fabryka to jest tylko fabryka, która zajmuje się fabryką i na powierzonych dokumentach. To jest ta szeroka kooperacja, prawda? Ale w takiej szerokiej kooperacji, tak podzielonych zadaniach i wyłączonych do zewnętrznych podmiotów gospodarczych, no my musimy się właśnie komunikować i pracować na ogromnej ilości danych zgromadzonych właśnie na serwerach czy na serwerach chmurowych, czyli z dostępem do internetu. Żeby ograniczyć taki wpływ kosztów na późnym etapie projektowania. Bo jeżeli my pracujemy jednak jako rozłączne organizacje, to na tym późnym etapie projektowania, jeżeli są jakiekolwiek błędy, to one są dosyć kosztowne. Chcemy to ograniczyć. No i znaleźć ten balans zależności między wydajnością a kosztami produkcji. To się dzieje teraz i mamy na to odpowiedź. Autodesk w jakiejś określonej oczywiście części ta odpowiedź istnieje. Mamy system Generative Design już w tym momencie dostępny od wielu lat w zasadzie, od kilku lat bym powiedział, który jest z powodzeniem przez niektóre firmy wykorzystywany, oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, czyli system do generowania kształtów. Jest to eksploracja projektu. Na podstawie zadanych kryteriów otrzymujemy wiele wyników, które my możemy ocenić. Ta eksploracja dla człowieka byłaby bardzo trudna, natomiast sztuczna inteligencja sobie z tym radzi, bo ona analizuje, że mam dany produkt, który ma mieć określoną funkcjonalność, jest w jakiś sposób obciążony i w jaki sposób go wykonać, jakim materiałem i jaką technologią wytwarzania, żeby on był właśnie najbardziej efektywnym w stosunku do kosztów wytworzenia i najmniej szkodliwym, na przykład dla środowiska. Cykl normalnego projektowania następuje w ten sposób, że tworzymy jakąś koncepcję, projektant ileś tam wariantów, ograniczoną ilość, bo ludzkie możliwości też w tym momencie są ograniczone. Dokonywane są zmiany, przesuwane są do produkcji, z produkcji kolejne informacje zwrotne są przesyłane, produkt jest poprawiany i gdzieś tam po kolejnych prototypach, Autodesk kiedyś to policzył i to średnio to się buduje około 7 prototypów i ostatecznie jest sprawdzenie tego produktu i przesunięcie, oddanie go na rynek, dostarczenie na rynek. W przypadku Generative Design troszeczkę te procesy się zmieniają. Od razu w tej fazie iteracji mamy ogromną ilość wariantów z uwzględnieniem już systemu produkcyjnego, technologii wytworzenia, materiału, oceny samego produktu pod względem masy, pod względem współczynnika bezpieczeństwa i w zasadzie z tej fazy iteracji od razu otrzymujemy gotowy produkt do wytworzenia. Czyli jest to system, który ma stosunkowo dużą produktywność. Ta produktywność, ona zmniejsza, skraca nam czas dostarczenia produktu na rynek. W tym momencie mamy dostępne takie technologie jak drukowanie 3D, frezowanie i odlewanie i ewentualnie jeszcze tutaj mamy cięcie dla niektórych, w niektórych przypadkach już też jest to ta technologia użyta. Wówczas tu akurat z wykorzystaniem A Priori Technologies są zaimplementowane do systemu Fusion 360 i do tego systemu rozszerzającego funkcjonalność Fusion 360 Generative Design narzędzia oceny technologii wytworzenia. I tak jak wspomniałem, otrzymujemy dużą ilość wariantów do wyboru i wówczas konstruktor, jego zadaniem jest stworzenie krótkiej listy i wybór ostatecznego, który odpowiada, spełnia jego kryterium. Pod względem właśnie funkcjonalności, pod względem masy, współczynników bezpieczeństwa, rodzaju wytworzenia, technologii wytworzenia, czy mamy możliwość drukowania, czy mamy możliwość frezowania poszczególnych komponentów. Łatwo to jest ocenić i to jest taka, znaczy się łatwo ocenić jest właśnie wykorzystując tą technologię Generative Design, bo
ta efektywność tego produktu zmienia się też w zależności, ile my tych sztuk produkujemy. Tutaj też otrzymujemy taką informację zwrotną, że gdybyśmy projektowali na przykład 10 komponentów, to najprawdopodobniej wybralibyśmy frezowanie, bo tak to wynika z naszych systemów, z naszych obliczeń. W taki sposób przedstawia to nasza aplikacja. Ale jeżeli to byłoby 10 tysięcy, no to już byśmy prawdopodobnie wybrali technologię odlewu. Jakie są korzyści przy tego rodzaju pracy i generowania kształtów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji? No przede wszystkim poprawa wydajności samego produktu. Obniżenie masy przy jednoczesnej integralności strukturalnej produktu. Bo my często jesteśmy w stanie zamienić kilka produktów, które przecież są ze sobą połączone, mają jakieś więzy połączeniowe, jakieś luzy na tych więzach, w jeden komponent. Czyli ta struktura jest produktu bardzo zwarta. A dzięki temu od razu możemy powiedzieć, że trwałość takiego komponentu, takiej części wzrasta, wytrzymałość. No a w niektórych przypadkach nawet te elementy, efektywność chłodzenia, moglibyśmy tutaj do tej wydajności produktu doliczyć. Bo zobaczmy tą kostkę poniżej w prawym dolnym rogu. Jeżeli to byłyby elementy, które pracują z jakimiś czynnikami, które odprowadzają ciepło, no to ilość tych powierzchni byłaby tu odprowadzających ciepło byłaby bardzo duża. Kolejnym elementem, który przemawia za tym, że ta technologia generative design jest bardzo atrakcyjna dla producentów różnego rodzaju produktów, to, że ona wykracza poza wyobraźnię ludzką. Owszem, ona generuje określony, no powiedzmy sobie, swój kształt. No ale jeżeli ktoś powie, że to jest modne, no to pewnie wszystkim nam się będzie podobało. Ale również możemy na podstawie tej technologii wygenerować konstrukcje, które wcześniej nie przyszłyby nam do wyobrażenia, żebyśmy szukali zupełnie innych rozwiązań. A ta technologia poszerza nam możliwość wygenerowania najróżniejszych konstrukcji. Przykładem jest tutaj ten taki urządzenie, które ma za zadanie penetrację i przemieszczanie się po określonych planetach w kosmosie, w technologiach kosmicznych, gdzieś zaimplementowane. No i oczywiście innowacyjny wygląd estetyczny, tak jak wspomniałem, to jest kwestia już samego postrzegania i tego, czy nam się te kształty podobają, czy nie. No ale generalnie szukamy właśnie tych kryteriów, chcemy poprawić te kryteria, o których wcześniej mówiliśmy, no to idziemy dalej. Obniżenie kosztów produkcji. To jest kolejny element, który jest niezwykle istotny. Konsolidacja części, to co wspomniałem, to jest dosyć znacząca kwestia, bo jeżeli my skonsolidujemy część, zamienimy na przykład 5 komponentów jednym komponentem, no to redukujemy ilość operacji technologicznych, a tym samym zredukujemy samą masę produktu. Czyli jeżeli my zastosujemy wszystkie te trzy elementy, poprawa wydajności produktu, zwiększenie innowacyjności produktu, obniżenie kosztów produkcji, no to po prostu dostajemy właśnie ten lepszy produkt. Bardziej rentowny, bardziej zyskowny, na większej marży. Dostarczamy go w sposób indywidualny, niemalże dla klienta często. Czyli powodujemy zadowolenie tych naszych klientów. Krótki czas wejścia na rynek, prawda? Czyli wiele kwestii, które budują naszą przewagę konkurencyjną. Dla organizacji mogą być różne obszary istotne, prawda? Czyli cele dotyczące redukcji masy produktu, cele dotyczące wydajności produktu, inwestycje w badania i rozwój. Tutaj wybierając, decydując się na tą technologię, my możemy rozpisać sobie taką mapę naszych potrzeb i oczekiwań i w jakiś tam sposób próbować ocenić efektywność czy zastosowania tej technologii w naszym biznesie. Najczęściej stosowane segmenty przemysłu, które już wykorzystują tą technologię, no to motoryzacja, transport, lotnictwo, Boeing już grodzie
właśnie w tej technologii wykonuje bardzo lekkie, łatwe do wytworzenia przemysł maszynowy, no i elementy części w produktach konsumpcyjnych. Czyli generalnie można tak ogólnie powiedzieć, że cechy wspólne dla wszystkich segmentów, no to jest ta koncentracja na wydajności, potrzeba zróżnicowania konkurencyjnego, pragnienie innowacji i możliwość stosowania zaawansowanych technologii. Jeżeli byśmy spojrzeli, jak to wygląda na systemie, zobaczmy, jeżeli mielibyśmy jakikolwiek taki wózek, który chcielibyśmy poprawić jego efektywność i zobaczmy, zamienić poszczególne części. Części czerwone to są zabronione, przestrzenie, które sztuczna inteligencja pomija, te elementy zielone to były cechy konstrukcyjne, które powinny być zachowane. Tutaj otrzymaliśmy mapę produktów, które nam zostały wyselekcjonowane do krótkiej listy i zobaczmy, pobieramy ten komponent bezpośrednio po wygenerowaniu, po zastosowaniu odpowiedniej technologii, bezpośrednio do środowiska CAD. Możemy tutaj następnie dokonać pewnych czynności związanych z obliczeniem, z wygenerowaniem ścieżki narzędzi. Czyli wszystko jak gdyby mamy zamknięte w jednej aplikacji Fusion 360 i Generative Design. Jakie zastosowania aktualnie w przemyśle tej technologii? Na przykład Volkswagen wykorzystał tę technologię do wyprodukowania felg samochodowych. Zobaczmy, 18% lżejsze produkty i zdecydowanie skrócony czas wdrożenia do produkcji i realizacji tego projektu. Kolejnym ciekawym przykładem może być na przykład Hyundai. Tutaj już generalnie daleko koncepcyjny, bym powiedział, samochód, no bo konstruktorzy wyszli z założenia, że okej, chcemy pojechać w góry na wycieczkę, ale jak już dojedziemy w te góry, to chcemy tym samochodem po tych górach pospacerować. Czyli samochód, który będzie jeździł i który będzie chodził. Czyli tutaj wykorzystano sztuczną inteligencję Generative Design do wygenerowania siedzisk w tym pojeździe i właśnie tych nóg, które miały być spełniać określone kryteria, miały być lekkie, a zarazem wytrzymałe. Kolejnym przykładem może być redukcja masy. Tutaj dla firmy, która buduje duże urządzenia przemysłowe, w tym przypadku chodziło o chłodnicę klinkieru, zastosowaniem tych technologii ograniczono masę do 2 ton. Prawda? Także tutaj jest to naprawdę znaczące zredukowanie masy, a tym samym no, poprawienie jakości tego produktu i korzyści samych płynących. No, koszt wytworzenia również został obniżony. To było wykorzystywane w projektowaniu łącznie z inwentorem, czyli ten Generative Design w sposób doskonały, świetny, jest uzupełnieniem do inwentora, który jest wykorzystywany do projektowania w przemyśle, w projektach przemysłowych. Kolejnym elementem, też bardzo znaczącym, zobaczmy, no to jest, są części w przemyśle samochodowym do mocowania pasów bezpieczeństwa. Czyli skonsolidowano, to jest to, co wspomniałem, skonsolidowano 8 komponentów w jedną część. Czyli ile procesów technologicznych wyeliminowano, prawda? No i tym samym zdecydowanie obniżono masę tych komponentów, a wiemy, że to jest właśnie, jeśli chodzi o automotive, to jest dosyć cenne. Tam zawsze konstruktorzy zastanawiają się nad masą poszczególnych części, żeby gdzieś ta konstrukcja była możliwie najbardziej optymalna. No i 20% mocniejszy z tego względu, że jest no, ta konstrukcja bardzo zintegrowana. Obniżono tym samym średni koszt jednostkowy produktu. Czyli Autodesk twierdzi, że jest liderem w branży zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji i że takim liderem pozostanie. W tym momencie są dostępne właśnie skomercjalizowane produkty w postaci tej aplikacji Generative Design i dostępne są już kilka metod wytworzenia, analizy kosztów tego produktu, no i geometria,
która jest edytowalna w systemach CAD. No ale Autodesk też zapowiada, że w przyszłości te algorytmy będą cały czas stale rozwijane, będą obejmowały również zespoły i będzie zwiększona ilość technologii wytworzenia w procesie analizy na tym pierwszym etapie iteracji produktu, na tym etapie, można powiedzieć, koncepcyjnym, żeby uzyskać więcej wyników, które pozwolą nam na dobór odpowiedniego produktu, który byłby już produktem końcowym, który dostarczamy do naszych klientów. Czyli pamiętajmy, dostępne jest to w aplikacjach Product Design Manufacturing Collection, Fusion 360 i Inventor, jeżeli mówimy o projektowaniu, zastosowanie w projektowaniu przemysłowym, ale Fusion 360 też jest dostępny jako oddzielna aplikacja z możliwością dokupienia właśnie tych modułów rozszerzających dotyczących generowania kształtów z technologią Generative Design, czy następnie narzędzi związanych z generowaniem ścieżki na narzędzia do produkowania bezpośrednio, do przesyłania kodów bezpośrednio na maszyny CNC. Dziękuję.